będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Maruszulkiewicz, KHPL, znajdujemy się w gościnnych progach hotelu Nowotel Katowica. Za mną dyrektor sportowy KSW Wojciech Rysiewski. Witam serdecznie. Witam. Myślę, że chyba dobrze się stało w zasadzie, że przenieśliśmy ten wywiad, bo jest dużo więcej tematów, no takich smutnych trochę, bo no, mistrza straciliście właśnie. Takie rzeczy się dzieją, niestety, no to jest taki sport. Natomiast to zaczniemy może od karty wstępnej, do tego dojdziemy, bo na początku też mamy małe turbulencje. Sama Teresa Nukajew, Bartosz Rewera, 900 gram Bartka przestrzelone niestety. Właśnie 400, tak? 400, no tak, bo tolerancja 500. Bo tolerancja 500. Tak. No. Cóż, to już jest trochę niezależne od nas. Jednym z zadań zawodnika jest zrobienie wagi, na którą się zgodził, którą podpisał w kontrakcie. Niestety tym razem się nie udało. No. No w takim razie może kulisy tego pojedynku, no bo pojedynek się odbędzie, wypłaty potrącone, natomiast no, Szamat się zgodził, walka będzie, tu się nic nie zmienia. Bo Szamat cały czas mówi, że jak usłyszał, że będzie walczył Mamet, no to on chciał walczyć. I to wiesz, bo żeby teraz tak nie było, żeby ludzie dzwonić, słyszał, że ktoś dzwoni, to oni chcą walczyć i ty musisz zakontraktować. Czy faktycznie wy go obserwowaliście wcześniej, czy ktoś na to, nie wiem, Mamet chodził za tobą rok albo Bajsangur i prosił, żeby go wcisnąć na kartę, czy jego brat, jak to wyglądały te kulisy zakontraktowania Arzena Nukajewa? Nie no, jakby w ogóle kojarzyłem Szamada już długo, nawet nie wiem, czy jego debiutu amatorskiego nie sędziowałem na gali Slavia Republic, także jak pewnie miał wtedy z 16 lat, także w ogóle obu braci kojarzyłem i wiedziałem, że to są utalentowani zawodnicy. No tu trochę tak faktycznie było, że Szamat, jakieś pierwsze rozmowy zaczęliśmy już przy okazji KSW 60. Rozmawiałem z Szamadem i on mi opowiedział o takim swoim marzeniu, że póki jeszcze Mamet walczy, to jego marzeniem jest zawalczyć na tej samej karcie razem z nim. To był zawodnik, no, który trochę go zainspirował do startów w MMA. I oczywiście to nie jest tak, że teraz każdego zawodnika, który się zainspirował Mamedem, ale no, i tak Szamada obserwowaliśmy, jak okazało się, że walka z Roberto jest potwierdzona tak naprawdę specjalnie dla Szamada. Bo nie ukrywam, ujął mnie jakby tym, jak o tym opowiadał. Zrobiliśmy tam 10. walkę i no, ja jestem zadowolony, no, bo mamy super utalentowanego młodego zawodnika. Też w tych nowych warunkach, w których będziemy teraz funkcjonować, będzie to miejsce, żeby takich zawodników budować i to jest... Myślę, że taka pierwsza cegiełka tego planu. No Mamet zaczynał tak, jak zaczynał, dwóch porażek. Ile szans dostanie Szama? To tak pół żartem, pół serio oczywiście, ale no bo teraz chyba nie ma, już chyba troszeczkę, już dwie walki na pewno, już chyba nie będą teraz przekreślać każdego zawodnika, biorąc pod uwagę liczbę gal, którą szykujecie. Znaczy, w ogóle ja nigdy nie trzymałem się jakichś takich zasad. Też nie skreślałbym oczywiście Bartka Rewery, bo to też jest młody, zdolny chłopak i... Zobaczymy, no to wszystko zależy, co zawodnicy pokażą. Też w przypadku takich zawodników na początku drogi mamy trochę luźniejsze kontrakty. Jeśli zawodnik będzie czuł potrzebę, że chce, czy po wygranej, czy przegranej, mieć jakiś większy rytm startów, nie będzie akurat dla niego walki u nas, to zawodnicy będą dostawać zgodę na walki poza i no. Wszystko wyjdzie w praniu. Więc Bartek Rewera, a walczył, zdobył zawodowy na Babilonie we wrześniu, zdaje się. I co, nie miał kontraktu z Babilonem, był wolnym zawodnikiem po tej walce? Znaczy, no, jeżeli menadżer, który jest jednocześnie matchmakerem Babilonu, proponuje mi zawodnika, no to zakładam, tak, że sprawy są załatwione. Zresztą, no, też z Babilonem bardzo dobrze żyjemy. No, nigdy bym im nie robił na złość. Więc to zawsze jest wszystko dogadane. A że jakby jedna osoba łączy tu dwie funkcje, a Artur Gwóźdź, to przebiega to bardzo sprawnie. No to a propos tej współpracy zapytam, bo w sumie to jest ciekawy wątek, czy teraz po odejściu z Polsatu, gdzie no widzimy, że pewne postaci, które były związane z Wami i z Polsatem, jednocześnie musiały wybrać de facto, no bo tak stało się z Łukaszem Jurkowskim, Andrzejem Niszem, z Pawłem Wójcikiem, z Dominikiem Durniatem. Więc pytanie, czy teraz nie ochłodzą się te stosunki z organizacjami, bo nie było tak trochę, że ta telewizja Was w pewien sposób łączyła? Nie sądzę, bo też ta wymiana z Armią trwała, kiedy Armia była w TVP Sport, jest w TVP Sport.
Także nie spodziewam się, ale oczywiście wszystko no, dogadujemy. Jakby ta relacja jest też na wyższym poziomie niż ja i Artur, bo moi szefowie też przecież bardzo dobrze się znają. I z właścicielami FN-u, i Babilona, i Armii. Myślę, że jesteśmy w stanie tu w wielu kwestiach sobie pomagać, tak? Dobrze, to przechodzimy do drugiego pojedynku, no i tutaj zamiana. I to piąta. Piąta, tak. Patryk Ligus mówił, że już tych zawodników było wielu. Był Santarelli, Love, i był Hasan Szaman. I... No i jeszcze był jeden nieogłoszony pierwszy rywal, który najpierw się zgodził na walkę, a potem nie chciał podpisać kontraktu, zmienił zdanie. No to może no, sytuacja na gorąco, więc powiedzmy naszym widzom, czemu finalnie Hasan nie będzie walczył z Patrykiem Nikusem. No, bardzo przestrzelił uwagę. Jakby to totalnie nie sprawdziła się informacja, którą dostałem, kiedy dograliśmy tą walkę w środę, w momencie, kiedy Lew miał pozytywny wynik testu i musiał się wycofać z walki. No, okazało się, że zawodnik waży zdecydowanie za dużo. Próbował, no ale no, to była różnica przynajmniej jednej kategorii. Podjęliśmy decyzję, że nawet nie próbujemy przekonać Patryka, żeby w tak nierównym pojedynku wagowo brał udział, bo to byłoby nie fair. I na szybko znaleźliśmy, znaczy, no też kilku zawodników od środy wiedziało. Mhm. Ja też dałem im znać, że słuchajcie, wszystko się jeszcze może wydarzyć. Więc no, myślę, że bardzo ciekawa opcja. Piotrek Olszynka to jest super doświadczony zawodnik, świetnie bijący się w stójce. Na ten etap kariery Patryka Likusa myślę, że jest to duże wyzwanie. Mimo, że Piotrek bierze walkę w ostatniej chwili, plus no, jeszcze taki lokalny smaczek. Piotrek jest tutaj z Katowic, więc jest to taki pojedynek trochę lokalny. Trochę taki się zrobił, no ale tak naprawdę no, Patryk no, wygrał pierwszą walkę. No, teraz, jeżeli teraz wygra, no to naprawdę to już będzie olbrzymi, no bo mimo, że wchodzi na zastępstwo Piotrek no, z przysłowiowej kanapy, no, nie końca tak z kanapy jest, bo on trenuje, ale no, dzień przed galą, no to jednak takie zwycięstwo to byłoby naprawdę duży, jak to się mówi, boost kariery Likusa. Zdecydowanie tak. No, Patryk już w pierwszej walce pokazał, że jest super utalentowanym zawodnikiem, bardzo młodym i no, to jest też kolejny młody zawodnik, którego chcielibyśmy budować, no ale też podnosząc mu poprzeczkę. No, tutaj na pewno ta walka to nie tylko wyzwanie sportowe, bo jednak takie mentalne, no, po tylu zmianach rywali jest to jakieś obciążenie, ale no, mi bardzo zależało, żeby oczywiście mogliśmy powiedzieć, dobra, rezygnujemy z jednej walki, dalej będzie 9, ale nie chciałem tego robić. Wiem, że Patrykowi bardzo zależało na tym pojedynku i cieszę się, że do niego dojdzie. Już mam nadzieję, nic się nie wydarzy. No, to trzymam kciuki. A co do Patryka Likusa, no, wynik tej walki w zasadzie nie powinien mieć wpływu na to, że można wrócić do pomysłu starcia Likusa z jednym z panów, z którym miał się zmierzyć. Więc jakbyś miał któregoś z nich wybrać, to który by to był? Czy Luf, czy Santarelli, czy jeszcze ktoś inny? Pewnie Luf, bo to był zawodnik, który najbardziej mi się podobał z tych rywali, którzy wypadli. Tylko on jakby nie był brany pod uwagę w tym jakimś tam drugim kroku, bo miał jeszcze pojedynek w międzyczasie na gali FCR, która jest tam transmitowana na Fight Passie i jego menadżer go proponował, ale mówił, że no ma main event na dość ważnej dla niego gali i podjęliśmy decyzję wcześniej, więc w czasie Santarelli wypadł, był po tej walce, był zdrowy, no ale no tutaj dobrze znana nam choroba pokrzyżowała prawie. Myślę, że tak, ale też no bym się jakoś tutaj nie fiksował na jakiejś jednej opcji. Spokojnie, po pojedynku będziemy decydować, co dalej z Patrykiem. Bekus Sormowa, no... Ani jedna, ani druga pani nie chciała wprost powiedzieć, że pierwotne zestawienie miało być Sormowa Wójcik i że no nie mogą, nie wiem, czy to było oficjalnie, nieoficjalnie, no ale chyba może zdradzić, skoro pojedynek mamy, że tak, tak miało być. No, Karolina Wójcik miała walczyć z Magdaleną, no, ale też wirus wykluczył ją z pojedynku. Anita była podpisana wcześniej, byliśmy umówieni na początek roku, ale też z takim
z gwiazdką, że w razie czego jakby była jakaś walka, to ona jest gotowa. Wiem, że była w treningu, także tutaj przebiegło to raczej płynnie. Czy Anita na przyszły rok, na debiut, który był na początkowo planowany, miał już rywalkę? Nie. To okay. Tak rozmawialiśmy o raczej lutym, marcu, także jeszcze jakiegoś konkretnego planu na rywalkę nie było. No, więc też nie rozbiłem jakiejś innej walki, tylko po prostu Anita tutaj wskoczyła. Mm. Czy Magda Sawrowa to jest na zasadzie jakiejś współpracy z Oktagonem? Może się bić i u Was, i u nich? Czy macie ją ekskluzywnie dla siebie i już w Oktagonie nie będzie się biła? Jak to wygląda? Znaczy wiem, że nie miała ważnego w tym momencie kontraktu z Oktagonem, ale my jesteśmy otwarci i nawet odbyłem niedawno dość długą rozmowę z Andrzejem Nowotnym, czyli jednym z właścicieli Oktagonu, że też będziemy troszkę więcej starali się rozmawiać, dogadywać się w kwestii zawodników, nie robić sobie na złość, ale od początku też, czy jak pojawił się u nas Iwan Buchinger na chwilę, czy Wojto Barborik, to ci zawodnicy zawsze mają prawo walczyć poza Polską. Jeśli to jest Oktagon, to mi też to nie przeszkadza, bo to jest dobra organizacja, bardzo popularna tam i myślę, że może tu być ten przepływ, nikomu nie szkodzi. Okej. Okay. No dobrze, Damian Piwowarczyk, Mark Dusis. No z tego co wiem, to chyba Damian troszeczkę dłużej wiedział o tej walce od Marka i to chyba Mark był do niego dołożony jako przeciwnik, tak mi się wydaje z wywiadów wczorajszych, ale mogę się mylić. No tak, tu znowu, Damianowi bardzo zależało na walce jeszcze w tym roku, bo później ma sprawy związane ze swoimi studiami. Umówiliśmy się na pojedynek jeszcze w grudniu, żeby potem mógł się skupić na sesji, na studiach. I pierwotnie myślałem, że może uda się zwycięzcę walki Tomasik u Marcy zestawić i zrobić taki mini turniej, ale niestety umarł z jakichś też względów prywatnych, nie mógł wziąć walki w grudniu. No, pojawiło się kilka opcji na stole. Jedna dość, jakby zakończyła się dość dużym fiaskiem, ale myślę, że w miarę szybko Mark przyjął pojedynek. Jest też ciekawy, niepokonany zawodnik z rynku, który nas interesuje, także tu wszystko się zgadza. Czy dla Umara jest już jakiś pomysł na rywala, czy może zwycięzca tego pojedynku zmierzy się właśnie z nim? Konkretnych nie ma, ale pewnie byłoby to dość logiczne. Tak? Mm. Dobrze, to mamy to. Przechodzimy dalej. Adam Nieźwiedź, Mirosław Broż. I no tutaj pytanie tak a propos tego Oktagonu. Podobna sytuacja jakby z tym, jakby jest wasz, ich, czyjś pożyczony, jak to wygląda? On formalnie nie ma kontraktu z Oktagonem, ale ma tam jakieś ustalenia, także tu spodziewam się, że będzie fluktuacja między organizacjami. Bo on był, zdaje się, na sylwestrową galę Oktagonu zaplanowany i jak usłyszał, że jest KSW, to powiedział, że... Tak, ale tam jeszcze nie miał potwierdzonego rywala, no to, to okay. Głównie jego dotyczyła moja rozmowa z Andrzejem Nowotnym. Powiedziałem wprost, jeżeli wam przeszkadza, że weźmie tą walkę, weźmiemy kogoś innego. Andrzej powiedział, że nie ma z tym problemu, dlatego Mirosław walczy u nas. A kolejne pojedynki już będziemy sobie wspólnie dogadywać. Czy to, i tutaj też wracam z tematem Jona Surdu, czy zwycięzca tej walki widziałbyś z Jonem, czy to też zależy? Jak no, wiecie, Jon zerwał Achillesa, co prawda udało się bardzo szybko załatwić operację u świetnego specjalisty doktora Mikuska, który stawiał na nogi wielu naszych fighterów i podobno bardzo dobrze jakby poszedł ten zabieg. Ale to jest jednak zerwany Achilles i myślę, że tu wiele zależy od tego, jak będzie przebiegała rehabilitacja. Mhm. A już co do samego pojedynku, dla Adama duża zmiana stylistycznie rywala. No, jest faworytem Bukłacherów, był underdogiem, zmieniło się to po zmianie rywala. Jak ty oceniasz Mirosława Broża? Czy to może być taki zawodnik, który gdzieś w tej kategorii, czy na tej półce, na której jest Adam aktualnie, może namieszać, czy będzie miał ciężko z wybitnym Adamem Grapplerem, który ostatnio tych tytułów parę nazbierał, jeżeli chodzi o tę płaszczyznę? Moim zdaniem to jest taka walka bliżej 50-50. No, tak jak się potoczy, to tam będzie ten potencjał. Adam jest na pewno bardzo mocny w tej jednej płaszczyźnie a Mirosław będzie od tej płaszczyzny uciekał, więc
Mimo, że poddał ostatnio, on dobrze się czuje w tym parterze, no ale... Ale myślę, że to nie, jednak nie ten poziom. No, to wszystko się wyjaśni w klatce. To... Znowu, ja wiem, że powtarzam to jak mantrę, ale ja staram się nie robić planów na walkę do przodu bardzo rzadko, no bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i dopiero jak znam rezultat walki, myślę o następnym pojedynku dla obu zawodników. Kita Samociuk, fani w mediach okrzyknęli to miss matchem. Jak wyglądały kulisy tego starcia? Czy to był pierwszy pomysł? Czy tu jest jakaś też rotacja, o której nie wiemy? Czy jak to wyglądało? No bo fani są nie, że niezadowoleni, że ich obu panów zobaczą, tylko że razem ich zobaczą. Uważają, że to nie ten poziom, bo Michał, Marek wygrał z Izu. Część uważa, że to nie Marek wygrał z Izu, tylko Izu przegrał, a nie Marek wygrał. A Michał Kita no, jednak był pretendentem do pasa. No, ale też Michał jest po dwóch porażkach i zdarzało mu się brać walki, że tak powiem, z młodymi zawodnikami, którzy no, idą w górę, jak Łukasz Brzeski na przykład. Ja myślę, że to jest pojedynek trochę w tym typie, czyli czy Michał jeszcze potrafi, jeszcze da radę, albo czy Marek już jest na tym poziomie, co... No, że może się walczyć gdzieś z jakąś szeroką czołówką polskiej wagi ciężkiej. Pewnie na początku były jakieś inne pomysły, jeżeli chodzi o Michała, ale a mówię, a ten Marek to jest kurczę taki kozak, on się nie boi wyzwań, chce brać trudne pojedynki, chce się rozwijać. Zadzwonię, zapytałem, od razu odpowiedź była na tak, więc też... No wiem z jakichś tam źródeł, jak Marek wygląda na treningach, co się dzieje, jak przyjeżdża chociażby sparować z czołowymi zawodnikami i myślę, że nie twierdzę, że oczywiście jest faworytem, ale no to jego rekord na pewno nie oddaje jego umiejętności. Mhm. A co do, bo rozmawialiśmy wczoraj z Markiem o walkach na gołe pięści. On powiedział, że w sumie o tym nie rozmawiał, ale no on, jeżeli chodzi o niego, to on nie widzi przeszkód jeszcze spróbować no może bardziej w takiej formule jak Vettore, a nie sam boks. Czy dla was jest to opcja? No bo wiemy doskonale, że te walki nawet w tej formule mogą się kończyć w stójce. No i są kontuzjogenne. Czy dla was wypożyczenie w ramach takiej organizacji dla Marka jest realne? Nie myślałem o tym. Myślę, że Marek zarabia na tyle dobre pieniądze w KSW, że raczej już jakichś wyskoków nie będzie chciał robić. Chociaż ty to Vettore, to nie ma za wiele wspólnego z walkami na gołe pięści, bo tam Michał Pasternak wchodzi, obala i wygrywa pojedynki. To jest bliżej UFC 1. No tam, jak jest ktoś, kto potrafi się bić w MMA, to wykorzystuje po prostu swoje zapasy, umiejętności grapplingowe i wygrywa pojedynki no, praktycznie bez zadawania ciosów, albo na pewno bez ich przyjmowania, jak Czarek Oleksiejczuk na przykład. Klaudia Syguła. Tak, to Vettore to takie trochę oszustwo na gołe pięści. W sensie nie mam oczywiście nic, każdy ma prawo zrobić sobie takie walki, jakie chce, ale no to nie jest na pewno to, co się dzieje na Gromdzie, gdzie no, zęby wypadają, łuki porozcinane, ciężkie nokauty. To jest zupełnie inna formuła, kiedy dochodzi walka w parterze. To prawda. Czy to kiedyś to wypychanie, także... No tak, sumo trochę było jedna edycja, tak. No to prawda. No ewoluują. Teraz widziałem nowy projekt areny, nie klatki w zasadzie. 27 stopni uniesione te boki, czy ranty, jak zwał, tak zwał, które mają uniemożliwić wypadanie. Też pojawiał się ten pomysł, taka była gala Yama Pit Fighting, pamiętam, w Stanach. No, słuchajcie, no, jest jakiś pęd, żeby wymyślać coraz to bardziej szalone rzeczy. Niech sobie każdy robi, na co ma ochotę. Tak jest. Roman Szymański, Mateusz Legierski, no, no to chyba nie jest pierwsza próba zestawienia tego starcia. No tak, no, pierwszy raz panowie mieli walczyć na tej pierwszej gali po pandemii, czyli KSW 53. Tak. Wtedy Mateusz ciężko przeszedł COVID i no, na dłużej go to wyłączyło, potem sporo problemów, no ale cieszę się, że już jest w pełni sił, bardzo zmotywowany i no to taki ma pewno cichy kandydat na jedną z najlepszych walk tej gali. No to na pewno gwarantuje nam Roman Szymański, no mega doświadczony, ma tyle walk wygranych, co Mateusz, dwa razy więcej wygranych od Mateusza, tym co jest dużo bardziej doświadczonym rywalem, ale myślisz, że zobaczymy Mateusza takiego, jakiego byśmy chcieli zobaczyć, czyli jak w walce z Rybakiem na oktagonie, no bo dużo osób cały czas uważa, że on jeszcze nie został sprawdzony, no bo walka z Barrio nie za wiele powiedziała, on został niezadowolony po tym zwycięstwie, uważa, że dużo wpływu miało na to obciążenie tych płuc przez
COVID. Wczoraj w wywiadzie powiedział mi, że no, miał chyba 5,5 czy 6 tygodni. Nie będzie kłamał, to jest jakieś 80% tego, co potrafi, ale na Romana wystarczy. No, ja jestem bardzo ciekaw. Myślę, że to jest ten moment, kiedy Mateusz zaprezentuje, może nie pełnię swoich możliwości, no bo faktycznie trochę mniej czasu miał niż te pełne 8 tygodni, ale słuchając go tego, jak jest zmotywowany, też mam tam pewne informacje, jak wyglądały jego sparingi z Marianem Ziółkowskim na przykład, więc no jestem bardzo ciekawy tego, jak się zaprezentuje. A ty jak na to patrzysz, bo ja go pytałem wczoraj o to Mateusza i on w sumie nie widzi problemu, Marian też w tym nie widział problemu, dawał mu wskazówki, sparowali razem, no bo no dla Mateusza, no jeżeli wygra tą walkę, to tak naprawdę pewnie jeszcze jedna go dzieli od walki z Marianem, jeżeli Marian oczywiście obroni pas, czy dla ciebie jako, jest to jakiś problem, no bo wiadomo, że nie mogą odmówić takiej walki, no ale czy według ciebie to nie jest, czy to jest okej, czy w porządku, czy to ma sens, czy jakby z jakiej strony, z każdej strony jest to sytuacja normalna? Znaczy ja nie widzę problemu, że zawodnicy jeżdżą, sparują ze sobą, wymieniają się doświadczeniami. Ważne, żeby się tylko nie zaprzyjaźniali i wtedy nie ma problemu. Okej. Okay. Damian Stasiak, Lome Ali Eskijew. Czy możemy tę walkę traktować jako, nie wiem, cichy chociaż eliminator? No zobaczymy, no jest jeszcze Rutek, tak, więc i tak naprawdę, no też... Damian mówi, że on ma, jak będzie wygra, to będzie trzecia zwycięstwo pod rząd, Rutek ma jedną i on uważa, że jest wyżej w tej drabince. Spokojnie, znowu, nie podejmujemy decyzji, może przecież się okazać, że... no bo Daniel Torres nie będzie już walczył w kategorii piórkowej, my się na to nie zgodzimy, że pas pozostanie wakujący po tej walce, także być może zwycięzca Stasiak Eskijew zawalczy po prostu z Rutkiem. Zobaczymy, jak walka przebiegnie. No, Rutek naprawdę zrobił bardzo dużo tym, jak poradził sobie z Filipem Pejczem. Nie da się też ukryć, że to jest zawodnik no, bardzo medialny i no który przyciąga też ogromną rzeszę kibiców i no jest też numerem jeden w Polsce w tej wadze, mistrzem dwóch organizacji. No tak. Także to, że stoczył jedną walkę w KSW, to nie znaczy, że mamy przekreślić te jego poprzednie trofea i wygrane pojedynki. Znowu, poczekajmy. I będziemy decydować. Przechodzimy do co-main eventu. No nie wiem, czy to trafne powiedzonko będzie, że news wilka razy kilka, ale dosłownie no wnosili Daniela, nie wiem, trzy razy, ja to chyba widziałem, trzy razy go wnosili. No nie, nikt to już nie robiło wrażenia, no ale już w końcu się no nie udało. Niby 600 gram, no ale jednak zabrakło tego, do tego limitu mistrzowskiego. No znowu, ja no mam trochę z tym problem, uważam, że to jednak jest brak profesjonalizmu ze strony zawodnika. To, bo jakby, wiecie, no, ktoś to wskoczył 3 tygodnie przed galą, nie wiem, Mirosław Brosz przestrzelił jakiś limit, czy, nie wiem, Anita Bekus, spoko, no jakby rozumiemy, sytuacja była nie 100% komfortowa dla zawodnika, ale Daniel Torres o walce z Parnasem wiedział od pół roku, mniej więcej znał termin, wcześniej planowaliśmy końcówkę listopada, z wiadomych, znaczy no, z tych względów nowej umowy i tak dalej, ten kalendarz się lekko przesunął, tak naprawdę o 3 tygodnie. Nie rozumiem, dlaczego zawodnik nie może zrzucić, nie wiem, 500 gram z mięśnia, zanim zacznie przygotowania, pojeździć trochę na rowerze i mieć mniejszy problem ze zrobieniem wagi, a nie robić na styk. No, Saladin Parnas ma 20 kilka lat, jest młody, rośnie na pewno, a wagę wypełnia wzorowo za każdym razem. Mamed Khalidow ma 41 lat i wypełnia wagę wzorowo, punkt. Już nie mówię Roberto, no bo to wyższa kategoria, ale też no pytajcie zawodnika, dlaczego nie przygotował się do tego wcześniej i jakby zawsze stąpa po tej granicy. No niestety, tu go spotka swego rodzaju kara, utrata pasa, utrata sporej części uposażenia, ale no to on jest kowalem swojego losu. Powiedziałeś, że chcecie, aby Daniel, znaczy inaczej, nie dopuści Daniela w kolejnej fazie do walki w kategorii piórkowej. To rozumiem, że to jest wasza, no nie wiem, ultimatum, tak to można nazwać? Może ja trochę wyskakuję przed szereg. To jest moja prywatna decyzja, będę ją rekomendował moim szefom, ale no, nie jest mistrzem. Nawet jakby wygrał, to jakby pas pozostaje zwakujący. No, nie będziemy przeżywać jakby tej historii po raz kolejny, tak? Tyle, no tyle. Dobrze.
Dobrze, to main event w takim razie. Tutaj już chyba więcej pytań nie ma, no bo wiemy, opas mistrzowski walczy tylko Saladin. No w przypadku, gdyby Daniel pojedynek wygrał, no to jest 2-0 dla niego, więc nie ma co myśleć o trylogii. Temat jest całkiem jasny i oczywisty. Khalidov Soldic, no o tej walce to chyba wszystko już wszyscy powiedzieli. Ja wczoraj zrobiłem 19 wywiadów i 19 razy usłyszałem 50-50. I wszyscy mówią, jakby jak pytam, jak może wygrać ten, jakby gdzie upatrujesz, no to u Roberto no to zazwyczaj presja, ciosy i tak dalej, u Mameda czymś zaskoczy. Zawsze może czymś zaskoczyć. Czy ty masz jakiś pomysł inny niż ta dziewiętnastka, czy w sumie nie dziewiętnastka, bo to chyba całe środowisko mniej więcej tak to widzi. Na przykład, czy decyzję widzisz w ogóle w tym pojedynku? Może od tego bym zaczął. Nie specjalnie. A jak byłoby trzy rundy? Trzy rundy może, no ale jest pięć. No nie ma mowy. Jeszcze nigdy się nie udało mistrzowi z niższej kategorii zdobyć pasa wyższej u was. Chyba w UFC jest odwrotnie całkiem. Ktoś mi tak w zasadzie powiedział, że jest tam inna zależność. Nie wszędzie, ale tak. Chyba DC ktoś podał przykład jeszcze, tam kogoś nie pamiętam, nieważne. No myślę, że w końcu się, bo mamy dla Mameda, nie wiem już, który jest Extra Fight, chyba trzeci czy czwarty już champion versus champion, nie pamiętam dokładnie. Jakbyś procentowo szanse rozłożył, to też 50-50? Nie wiem, no już wszyscy o tym powiedzieli, jakie są szanse. Ja podchodzę do tego pojedynku trochę inaczej. Ja nie przeżywam tego, kto wygra. Ja chcę usiąść, obejrzeć tę walkę, delektować się nią, cieszyć i zobaczyć, myślę, że no, jest ogromna szansa, że zobaczymy coś niesamowitego i tyle. No, ja tak do tego podchodzę. Nie zaprzątam sobie głowy tym, kto jest faworytem. To jest takie starcie, że to chyba schodzi na drugi plan. No, po to się robi takie walki, żeby się nimi cieszyć, a nie zastanawiać się, co dalej, kto wygra i tak. A myślisz, że może być ta walka nudna? Zachowawcza, bo w tym czasami jest tak, że w walce champion versus champion jeden ma coś do stracenia troszeczkę bardziej, a to tak nie jest, tu obaj mają jednak do stracenia dużo. Nie sądzę. No te walki mamy z Tomkiem Narkunem i z Borysem były bardzo emocjonujące. To są takie walki, no, które fani zapamiętali na lata. Jeśli chodzi o Roberta, to nie przypominam sobie jakiejś słabej walki w jego wykonaniu. Nawet przecież ta przegrana walka z Drikusem była świetna i Roberto tam przecież miał Drikusa na deskach. Także oczywiście no, wszystko może się wydarzyć, ale myślę, że bardzo mała szansa, że kibice będą zawiedzeni. No dobrze, w takim razie to mamy podsumowane. Przechodzimy do listy. O, taka lista jest, proszę. Co się z tymi panami albo dzieje, albo czy są na radarze. To mam taką krótką listę, ale nim to jeszcze o KSW 66 dwa słowa. Czy dowiemy się, czy poznamy jakieś zestawienie jutro na Szczecin? Pełne. Nie. Pojawią się jeszcze kolejne nazwiska. Ale zestawienia będziemy ogłaszać pewnie po weekendzie. Tomek powiedział na swoich mediach społecznościowych, zdradził, że jest rywal i jest z niego zadowolony, jest mocny. Udało się znaleźć jakiegoś asa faktycznie? No, wydaje mi się, że to jest naprawdę niezły as. No to ciekawe. Trochę będzie niespodzianka, no. Ale... A nie, że jest I2. Nie. No, na pewno typ zawodnika, który nie wymięka. No. No dobrze, jestem ciekawy. A i co do Michała Materli, już coś kogoś w głowie macie? Coś już się dzieje, ale dopinamy ostatnie szczegóły. Okej. Okay. No dobrze, no to w takim razie po kolei. Max Koga. Jaki jest status Maxa Kogi w KSW? Dzisiaj, czy chyba jutro walczy w Niemczech? NFC? I pewnie usiądziemy do jakichś rozmów. Kończy mu się kontrakt z końcem roku. No znowu, to nie jest tak, że ja nie chciałem, żeby Max Koga, że ja jakby nie dawałem mu pozycji. Dostawał, nie brał, no miał też problemy zdrowotne. Zobaczymy. Uros Jurisic, to jest temat w ogóle jeszcze was dotyczący, czy już nie? Umówiłem się, że jak dostanę jakąś ofertę, to będę miał prawo ją wyrównać. No ten plan, jakby dużą walką był pojedynek Urosza z Roberto, no niestety rozsypał się już w pierwszym kroku. Roberto też no, poszedł w tej chwili kategorię wyżej. Myślę, że przez okres świąteczny albo na początku roku będę chciał jeszcze wrócić do rozmów. Iwan Reslan? Też kończy mu się kontrakt, będziemy rozmawiać o przedłużeniu. Scott Askam? Scott no, miał zaplanowaną walkę na lipiec, doznał dość poważnej kontuzji, cały czas się leczy,
czekam na info, kiedy będzie zdrowy. Andreas Gustafsson Berg. Z tego co wiem, jakby informacja mam cały czas, że zawiesił rękawicę na kołku, także jak tylko by chciał wrócić, to szczególnie teraz jesteśmy bardzo otwarci. Patryk Kincl. Umowa wygasła z ostatnią walką, też byliśmy tak umówieni, że w razie czego nie będziemy mu, bo tam mieliśmy jakieś opcje, ale nie będziemy mu robić problemów. Wiem, że bardzo mu zależy na rewanżu z Wemolą, który też tam widzę odkłada się w czasie, bo i ta walka z Krzysztoficzem się przesunęła na luty, Wemola jest cały czas kontuzjowany. Ale znowu, no ja myślę, że tu jest też potencjał na trochę rozszerzenie tej współpracy z Oktagonem. Ale no też nie oszukujmy się, no ci zawodnicy są w stanie wygenerować na pewno lepszy biznes w swoich rodzinnych krajach niż w Polsce i nie zawsze udaje nam się konkurować finansowo z Oktagonem po prostu. Mhm. Wojto Barborik. Wróci na początku roku. Iwan Buchinger. Myślę, że na razie temat zamknięty. Tomasz Drwal. To w ogóle kontrakt aktualny? Musiałbym sprawdzić. Muszę przedzwonić do Tomka. No, wykonywałem tam telefon, nie wrócił do mnie. No, jakiś whisky, jakiś miód, tak, jakiś YouTube, no, coś tam. Myślę, że jest jeszcze potencjał na jakąś taką walkę oldtimerów, weteranów i ja bym jeszcze chciał zobaczyć Tomka chociaż raz w KSW. Donovan Desme? Wróć na początku roku. Oli Thompson, no to w sumie ciekawe jest, bo takie wypożyczenie, ale to oni tu u was nie walczy, u nich nie walczy. Znaczy no u nas pewnie już kontrakt wygasł, bo on był jeszcze ważny wtedy, kiedy daliśmy zgodę, no ale ponieważ daliśmy zgodę na dwie walki, w międzyczasie Oli doznał kontuzji, nie wiem, trochę nie rozumiem, dlaczego nie walczył ostatnio na gali FEN, kiedy Szymon Bajor nie miał rywala, a zawalczył tydzień później na gali w Chorwacji, gdzie znowu przegrał, ale w kontrowersyjnych okolicznościach. No myślę, że tu nie będziemy też wbijać klina i nie wiem, teraz go zabierać FN-owi, kiedy oni chcą zunifikować te pasy. Ale też no, nie jest taki zawodnik, który spędzałby mi sens powiek. Szuli Szulakowski, Grzegorz. To sam Artur Gwóźdź nie umiał mi odpowiedzieć na pytanie i co dalej. Rozmawiamy z Grzesiem bezpośrednio. Myślę, że jesteśmy bliscy tego, że wrócił. Jednak, bo tam wiem, że była odrzucona oferta przez Grzesia, czy przez Artnox, przez jakkolwiek sztab. No, pracujemy nad tym. Ja bym chciał, obiecałem też Grześkowi, chciałbym się wywiązać z tej obietnicy, że po tych bardzo ciężkich trzech walkach, które wziął, dostanie lżejszy pojedynek. Ale no to musimy też dogadać finanse, nowy kontrakt. Gracjan Szadziński. Liczę, że wróci, tak. Bartłomiej Kopera. No Bartek jest po chyba trzech porażkach rzędu i umówiliśmy się, że na razie powalczy poza. Też dałem znać kilku zaprzyjaźnionym organizacjom, bo Bartek to jest twardy gość, też taki typ fightera, który podobnie jak jego brat, który wyjdzie na każdego o każdej porze. Myślę, że jak tylko wróci do regularnych startów, wygra kilka walk, to jest jeszcze szansa, że zobaczymy go w KSW. Christian Eckerlin. On dziś nie... Walczył w Oktagonie no ostatnio. No miał propozycję nawet na tą galę. Tak, z Jonem Surdów pierwotny to był pomysł, nie wziął walki. Nie wziął też kilku walk wcześniej. No. Tak będzie w Tajemnicku, to na kogo on czeka? Nie wiem, myślę, że realnie, jeśli będziemy robić galę w Niemczech, no to tam może zawalczy. Tyle, no. Nie wciągniemy nikogo siłą do klatki. Dawid Martynik? Wróci w pierwszym kwartale. Guto Innocente? Nie sądzę, szczególnie teraz z omikronami. Jak nie ma jakby jakiegoś już totalnego problemu, że musimy, ja raczej staram się w tej chwili nie kontraktować zawodników spoza Europy, spoza strefy Schengen, bo to są tylko problemy. Michał Włodarek. Myślę, że wróci, tam negocjujemy kwestie finansowe, ale jesteśmy blisko. Konrad Dryszka. Ostatnio z zwycięstwa, czy... Tak, wygrał. No myślę, że tak. No, chyba już dwie walki w międzyczasie od porażki z Rajem wygrał, także jest to też zawodnik na ten rynek niemiecki. Lionel Padilla. Być może wróci.
Sawo Lazić. Nie sądzę. Cyprian Wieczorek. Cyprian to jest trochę dłuższy projekt, jakby rozłożony w czasie, tak? Myślę, że po zmianie klubu on musi... Znaczy, no, chwilę potrwa, zanim gdzieś przestawi się na nowe metody treningowe. On ma cały czas z nami kontrakt, ale ma wolną rękę. No, ta walka pokazała, że o ile dla Patryka Likusa to był dobry moment, to dla Cypriana to zawodostwo było zdecydowanie za wcześnie. Francisco Barrio. Chciałbym, żeby Barrio jeszcze dostał u nas szansę w pełnych przygotowaniach. Swojej kategorii. Kategorii wagowej, bo to jest w ogóle świetny gość i myślę, że no nie pokazał w tych walkach pełni swoich umiejętności. Waso Bakocewicz. Aktywny chyba. Ostatnio na Gali Megdan tam gdzieś walczył chyba. Na gołe pięści, na tak. Wątpię. Ugur Oskar. Jakby, wiecie, Waso stoczył cztery walki w KSW, żadnej nie wygrał. Przegrał z Barrio, przegrał gdzieś tam w Rosji, no... Super, no jakby bardzo medialny zawodnik, no ale sportowo... Jeszcze no jakby on też zawsze jakieś catchweighty, kombinowanie z wagą. Bardzo go lubię, bardzo bym chciał, żeby walczył w KSW, ale trochę jest za słaby. Za słaby. Tutaj Dominik dobrze podpowiada, bo zapomniałbym, Martin Zawada, przyszły Hall of Famer KSW, aktualnie w narożniku Marka Ducisa. No to co z Martinem? Jak tylko wygra z Dominikiem, to wraca do KSW. A to się nie nagrało, to możemy mówić, że wygrał. No. Nie, no bardzo bym chciał, żeby Martin jeszcze stoczył dla nas pojedynek. Ugur Oskaplan. Myślę, że jeżeli to tylko walka w Niemczech. Denis Stojnić. Jakby gdzieś byłem. Też proponowałem parę walk Stojniczowi, takich last minute, nie był zainteresowany. Myślę, że ma szansę. Aleksander Ilicz. Nasze drogi się rozeszły, nie było żadnego kontaktu. Wydaje mi się, że on się podpisał na nowy sezon w PFL-u, chyba w 9-3, bo oni nie mają 8-4. I no, życzę mu powodzenia. No nie wróżę, to ja mam sukcesów jak w 9-3 w PFL-u, ale zobaczymy. Tutaj mam Josh Barnett, to w ogóle jest jakiś temat, no wraca, nie wraca? Ten temat jest, tylko tam jest bardzo dziwna sytuacja, bo Josh Barnett ma cały czas kontrakt z Bellatorem. I nie walczy tam. I nie walczy tam, a może podpisać tylko kontrakty na jedną walkę. No i co, aha, o ile w przypadku takiego jednorazowego wystrzału jak Gala Genesis miał sens, no to w przypadku KSW ma już trochę mniejszy, ale nie wykluczam, no. Alex Lohore. Pisze do mnie na wszystkich komunikatorach, ale średnio jestem zainteresowany. Trudny zawodnik podobno do współpracy. Kasim Aras. No, zawodnik od Iwana, UFD Gym, jakoś mnie nie przekonuje swoim stylem walki. Amiran Gogoladze. Proponowałem kontrakt, nie, no... Tak szczerze mówiąc, chyba miałem wrażenie, że się dogadaliśmy, a potem kontakt się urwał. Sawa Bolagi. Jest gdzieś na radarze, ale bez żadnych konkretów. Milos Janicic, chyba po 3 zwycięstwach od walki z Romkiem. Jak gdzieś pojawi się potencjał, to myślę, że tak, ale no też nie jest to zawodnik, który zrobił jakieś super piorunujące wrażenie. No. Filip Wolański. No, z Filipem się widujemy na galach, szczególnie jak walczy Robert Ruchała. Z tego co wiem, no Filip na razie zajmuje się rodziną, własnym biznesem i nie planuje walk. Erko Jun, ostatnio po szybkim zwycięstwie, chociaż no, nie taki najcięższy w karierze chyba. Myślę, że jeszcze się pojawi, szukamy jakiejś drogi, która miałaby sens dla Erko, tak? No bo no pojedynki z tym zastępem freaków już w KSW stoczył. Nie da się tego robić w nieskończoności. Zawodnicy dla niego też już się troszkę skończyli. A nie wiem, czy też jest już gotowy na drogę czysto sportową. Leszek Krakowski. Nie mam kontaktu od właśnie początku pandemii, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy. Nawet myślę, że biorąc pod uwagę, że nie walczy, to po prostu nie walczy, zawiesił karierę, tak? Mhm. Karol Bedorf. Karol
buduje baseny. Tak, to wiemy z jego mediów społecznościowych, ale czy jest jakieś oficjalne stanowisko jego w sprawie, nie wiem, waszej, MMA, czy coś wiesz, czym więcej niż my? Proponowaliśmy Michała Kitę zarówno Karolowi Batrofowi, jak i Damianowi Grauskiemu, bodajże na galę majową, czerwcową. Obaj postawili zaporowe warunki finansowe, także tyle, no. No dobrze, no Damian Grabowski jest kolejny, to już wiemy. Antedelia. W PFL-u przegrał? Przegrał w finale, nie, ale wydaje mi się, że on ma kontrakt jeszcze na jeden rok, także nie było rozmowy. Modestas Bukauskas. Pewnie chciałbym, żeby zawalczył w KSW, ale nie wiem. 9-3 chyba. No to... No jemu na pewno jest bliżej do Cage Warriors, pewnie Graham Boylan jest jego menadżerem. Ale no nie ukrywam, że też będziemy musieli sięgnąć po ten kierunek bałtycki, litewsko-estońsko-łotewski. Także to jest fajnie walczący zawodnik, chciałbym go w KSW. Liana Jojua, ostatnio zwolniona z UFC, zdaje się. Nie zastanawiałem się. Justin Barlinson. Jest na jakimś tam radarze. Kalojan Kolew. Też jest na radarze. Łukasz Cudolski. No dopóki Tomek jest mistrzem, trudno. No, tak. Bo to zaraz się stworzy problem. Oni ze sobą nie zawalczą, trenują razem. Nasruddin Nasruddinow. Tu szczerze mówiąc trochę się zgubiłem, bo mieliśmy złe doświadczenie. Właśnie on podpisał kontrakt z KSW, po czym okazało się, że ma ważny kontrakt z ACA i musiałem tam przeprosić Bajsangura za zaistniałą sytuację. Chyba walczył na kontenderze, czy miał walczyć, ale nie pamiętam, jaki był wynik. No to nie, albo nie walczył, nie zawalczył finalnie, albo przegrał. Jakoś tak to było. No na pewno nie wygrał tam walki, z tego co ja kojarzę. Jakoś tak. Na razie nie ma tematu. Też mam złe doświadczenia, nie czuję potrzeby wracania do... I ostatnie nazwisko, Anton Turkal. Jest na pewno na radarze. Pewnie problemem jest, że ma jakiś na pewno dłuższy kontrakt z Brave. Mhm. To jeszcze wracając do gali w Szczecinie, żebym nie zapomniał, pewnie do tego tematu jeszcze będziemy wracali. Rafał Moks wraca i czy dla niego też jest już ktoś tam? Jakiś pomysł na niego? No w jego kategorii to tutaj jest dużo pomysłów w KSW akurat. Jeżeli 7-7 zostaje oczywiście, bo to... No nie wiem, chyba mogę powiedzieć, że Rafał niestety nie zawalczy w Szczecinie, doznał kontuzji, także na razie temat będzie powrotu Rafała odłożony w czasie. Rozumiem. No dobrze, to w takim razie co, no zapraszamy na galę KSW 65, no już nie w pay-per-view, chociaż jeszcze część osób myli, ale nie w pay-per-view, via play, jak to woli, dzisiaj oficjalna ceremonia ważenia. Czy na koniec jeszcze może masz jakieś te informacje, które chciałbyś przekazać fanom, widzom? No na pewno polecam zarejestrować się na Viaplay wcześniej, nie kupować na ostatnią chwilę. Też specjalnie dla polskich fanów jest godzinne studio przed startem gali, które poprowadzi znana i lubiana Justyna Kostyra. Z ciekawymi gośćmi, zawodnikami KSW, ze mną, z właścicielami, ze znanymi menadżerami też. To tak na rozpędkę właśnie, żeby ludzie nie kupowali, nie próbowali zasubskrybować Viaplay na ostatnią chwilę. Jest taka ta dodatkowa godzina. No i co? No myślę, że to fantastyczna gala. No jakby taki pojedynek zdarza się raz na 10 lat, jeszcze nie rzadziej, więc niezależnie od tego, czy ktoś jest w Polsce i Viaplay, czy poza tymi 9 krajami, i tam KSW TV, to myślę, że to jest walka, której nie można przegapić. A biorąc pod uwagę tą ewolucję, jak to Maciej Kawulski powiedział, nie rewolucję KSW, czyli przejście do Viaplay, wiąże się z roszadami kadrowymi wieloma. Czy w związku z tym jest jakiś stres? Jesteście pewni, że te osoby, które wskakują na miejsce, są gotowe, aby podołać zadaniu? Nie, no aż tyle. Tak naprawdę to myślę, że gdyby nie inne sytuacje losowe, które nam się przydarzyły, to te zmiany, które wymusiło odejście z Polsatu, dotyczą tak naprawdę 2 czy 3 osób, to może 4. To od strony produkcyjnej to i tak zawsze była nasza ekipa. Myślę, że czy komentatorzy, Maciek Turski i Dominik, no to są osoby,
komentowały. Dominik już ma swoje ło, już wymyślił. Są doświadczone, tu jestem bardzo spokojny. No, wraca Mati Borek, więc on też nie, no, trudno mu odmówić doświadczenia w temacie. Także ja jestem tu od tej strony bardzo spokojny. No. Możemy zdradzić, kto będzie współanonsował z Waldkiem Kastą? No, bo Paweł, nie możemy. Nie możemy, ale będzie ktoś nowy, tak? Będzie troszkę inna formuła. Także. A inna formuła. No dobrze, no to czekamy w takim razie na to. Czekamy na 720p, które nie zawiedzie oka widzów na żadnych calach. To w ogóle jest jakiś absurd. Ja nie wiem, no bo... Oczywiście pojawiły się inne problemy na Viaplay, jakaś tam synchronizacja dźwięku, co u nas się nie pojawi, bo to my wypuszczamy sygnał audio i wideo jednocześnie z naszego wozu, nie ma żadnego, jakby to opóźnienie nie może się pojawić, ale kwestia tej rozdzielczości, no to jest jakiś temat tylko twitterowy, no bo ja oglądałem na Viaplay i NHL i różne mecze i znaczy seriale akurat są w innej jakości, ale te wszystkie wydarzenia sportowe, naprawdę, no to obraz jest igła. Jeżeli ktoś jest w stanie, twierdzi, że jest w stanie odróżnić 720p od 1080, to chyba jak podchodzi, nie wiem, na 5 cm do telewizora. To jeszcze jedna rzecz ważna, bo dostawałem dużo pytań, bo dużo osób wiedziało, że ten wywiad się ukaże. O możliwość obejrzenia KSW po KSW. Czyli jak ktoś ma wykupiono Viaplay, to przez jak długi czas może obejrzeć tą galę? Czy ona zostaje w bibliotece już do końca świata? Czy jak to wygląda? No to jest, uważam, coś, kolejny upgrade, coś świetnego dla fanów, bo wszystkie gale zostaną już, a przynajmniej do końca naszej współpracy z Viaplay, co nie nastąpi szybko. Będą cały, biblioteka zostaje po prostu, więc można będzie wracać do gal. To, no, przy 12 galach rocznie ta biblioteka szybko się napełni, także gale będą dostępne już cały czas, po prostu po zakończeniu. Od tej gali? Tak. Niestety wstecz się tego nie dało załatwić. No, to są kwestie już jakichś umów. Pewnie jakbyśmy gdzieś stanęli na głowie, to jakieś stare gale moglibyśmy tam uploadować, no ale to jest jakaś rozmowa na po świętach. No dobrze, w takim razie ostatnia kwestia. Komplet będzie? Myślę, że tak. No zostało przy tym setupie produkcyjnym zostało jakieś 500 biletów w sprzedaży. Oczywiście ta sprzedaż tam delikatnie wyhamowała w momencie, jak już nie z naszą decyzją, ale decyzją władz naszego państwa mogliśmy sprzedać bilety już tylko osobom zaszczepionym. O, może to też o tym dwa słowa powiedzmy, bo dużo osób też się o to pyta. Nikt nie, kto ma bilet, nie wróci do domu. Jeśli wszystkie te osoby, które zadeklarowały się, że są zaszczepione, przyniosą zgodnie z rozporządzeniem, znowu, to nie nasz wymysł, my nikogo nie chcieliśmy segregować, to takie są regulacje u nas w naszym państwie, ale jeśli te wszystkie osoby, które się zadeklarowały, że są zaszczepione przy zakupie biletów, potwierdzą to na wejściu, to wszystkie osoby też niezaszczepione bez problemu wejdą. Nie spodziewam się tutaj problemów. Okej. Dobrze, wiemy wszystko. Dziękuję bardzo za poświęcony czas w tym gorącym okresie, ale biorąc pod uwagę to, co się dzisiaj na wydarzeniu działo, to może zostawimy faktycznie te wywiady na piątek, bo karta się zmienia no w locie. No ciekawie, no już bez przesady. No tak, jakby wszyscy zrobili wagę. No pewnie, no. Przy tej gali to szczerze mówiąc byłbym zaskoczony, jakby tu poszło wszystko gładko, więc... A jak wczoraj siedziałeś w biurze, były te pierwsze ważenia, nazwijmy takie wstępne, to miałeś już swoje pierwsze typy, kto nie tak, zrobił? Tak, no one się potwierdziły. No. To trzeba, Fortuna musi wrzucić kursy w takim razie. Także, no, słuchajcie, no, powinien się pytać o to zawodników, dlaczego... Znaczy, trochę mam pewien taki żal, no, tak jak już mówiłem, Mamet ma 41 lat, na pewno nie jest łatwo mu robić wagę. I przychodzi i od razu w punkt ma 83,900, a młodsi zawodnicy no, tego nie robią. No dobrze, w takim razie to bym Ciebie poprosił, bo na pewno parę osób będzie chciało taki wywiad zobaczyć, żeby Daniel Torres pojawił się dzisiaj po ważeniu na ściance, żeby nam nie uciekł nigdzie, bo zawodnicy często jak nie robią wagi, to nie chcą już rozmawiać, wolą po walce. Nie, no to jest jego obowiązek, także... Także tyle. Dobrze, to dziękuję. Wszystko ode mnie i obiad i lecimy na halę. Dziękuję. Dziękuję.